Słuchajcie, ja mam się tak zastanawiam, co wykonać. I proszę Państwa, sobie przypomniałem, że 20 lat temu szlak trafił w Związek Radziecki. Wydawałoby się obcy ludzie, a jednak przyjemni. Janek, zobaczyłem Cię, witam Cię kochany, moja radość. Profesor Jan Boleński, mój kochany. Wybrałeś się do klienicy. Pamiętasz, jak my synowie kiedyś myśmy czytali, prawda? Ja jeszcze jego sam. No tak, zjadzie, jak my wtedy się śmiali, prawda? Idioci. No. Słuchajcie, no. Ja przypomniałem sobie, na sprawdzanie tego, prawda, stanu psychicznego naszych polityków ostatnio, to przypomniałem sobie, że w Rosji to już było. Tam taki konkurs na najlepszy zegarek naścienny, pamiętasz? I tego, trzecią nagrodę za zegarek, z którego wyskakała kukuszka, prawda, co godziny było Lenin. Drugie miejsce, za kukułka, który co 15 minut dostał. Lenin. A pierwszą nagrodę dostał zegar, który wyskakiwał Lenin, mówił kuku. Często mnie pytają, czy ja tęsknię za swoją ojczyzną Rosją. Znaczy, no. Pytanie trudne. Tu siedzę ponad 40 lat i właśnie zastanawiam się, czy ja tęsknię, czy nie. Kilka nieprzespanych nocy, znaczy nie pod rząd, tylko tak. Ale niedawno przeżyłem taką bardzo nostalgiczną chwilę, słuchajcie, kiedy dowiedziałem się, że prezydent Rosji Dmitry Medwediew postanowił zlikwidować strefy czasowe w Rosji, zmniejszyć, prawda? To jest gest. Ja rozumiem człowieka, oni tam w Kremlu budzą się, chcą rządzić, a tam już dawno śpią. Ale ten myśliciel nie był pierwszy. Pierwszym, ja pamiętam, w tym kierunku był Leonid Brezhnev, generalny sekretarz Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Leonid Brezhnev, pamiętacie? No, on mówił. Panie Rzesze, postanowiliśmy się zwrócić się do ONZ-u o zlikwidowanie wszystkich stref czasowych. No popatrzcie, ja dzwonię do Kuby, do Fidela Castro. Chcę mu złożyć gratulacje z powodu ponownego wybrania na przewodniczącego partii. A mnie mówią, że to było wczoraj. A potem dzwonię do Watykanu. Chcę złożyć kondolencje z powodu zamachu na papieża, a mnie mówią, że to będzie jutro. Zaczniemy dzisiaj pieśń historyczną, dobrze? Ze Związku Radzieckiego. One, two, three, four. Na rogu sobie stoję, a nuż się zdarzy coś. I nagle idzie do mnie nieznajomy jakiś gość. Podchodzi, pyta szeptem, czy miejsce takie zna. Można przy wódeczce zamienić parę zdań. Forse złote góry obiecał mi ten pan, za to by mu przykazał radziecki chuty plan. A mansyny opowiadał, aż roi się o knajp, dziewczynki palce lizać, burdele i stylaj. Mam dziewki tańczą połę, tam przyjemnie śmiał. Tam wódka i to się widzą, a złożę nosi w lat. Tam żyją piśle, tam lukań do siedzibą, tam lukań do siedzibą, tam lukań do siedzibą.
się chyba siedzi, a zresztą czortuje. Dziękował mnie naczelny, sam przyleciał wręcz do kwiat, a później dołożymy 5 dodatkowych lat. Proszę, a gdzie jest?